Chciałbym, nim przejdę do tytułu, do tematyki tegoż referatu, który chciałbym wygłosić oczywiście w formie ustnej, chciałbym poinformować Państwa o bardzo miłej sprawie. Otóż zostałem zaproszony tutaj jako członek Stowarzyszenia Patria Nostra, które znamy, że od 10 lat wytacza pozwy niemieckim mediom, takim jak Die Welt, Focus Online, czy na koniec niemiecka telewizja CDF, za określenia polskie obozy zagłady, polskie obozy śmierci. I otóż przed dwoma dniami pan Karol Tendera, więzień Auschwitz, w wieku 99 lat, doczekał się miłej niespodzianki. Otóż niemiecka telewizja CDF, która walczyła tak dzielnie, już kilka lat walczy z wyrokiem sądów polskich, a w szczególności Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wycofała kasację, którą przyjął Sąd Najwyższy. A więc jest to zaskoczeniem przyjęliśmy, jest to wróży to, że być może nasze walki, jakie toczymy w Niemczech, by ten wyrok krakowski został wykonany, a dwie instancje uznały za wykonanie, Sąd Najwyższy, rażąco łamiąc prawo europejskie, nie wykonał je. I dzisiaj mamy sprawę w Trybunale Konstytucyjnym, że być może lada moment będzie ten wyrok wykonany, co będzie dowodem na to, że po pierwsze po stronie niemieckiej coś się zmienia, chociaż wystosowaliśmy prośby do premiera, żeby w rozmowach teraz niedawnych także o tym mówił, a także to, że wyrok ten jest już ostateczny, nie tylko prawomocny i że doktryna, o którąśmy walczyli, jest, że tak powiem, doktryna antypolonizmu, jest doktryną i narzędziem, które ma swój ostateczny kształt. O co chodzi? Teraz każdy, kto zrobi określenie w mediach, polskie obozy, polskie zagłady czy śmierci, będzie przed sądem mógł być zarówno orzeczona kara przeprosin, jak i kara zadośćuczynienia, czy kara pieniężna na cel społeczny, a także dotyczy to i to orzeczenie ma znaczenie w innych sprawach. Otóż moja przyjaciółka, pani mecenas, która prowadzi sprawę Brzozowska, która prowadziła sprawę filmu Nasze Matki, Nasi Ojcowie, również posłużyła się tym orzeczeniem. I okazało się, że ta forma bezczeszczenia naszej pamięci jest także formą naganną i dobra osobiste, jakie żeśmy sformułowali, a więc godność, tożsamość narodowa i wpisali jakby do orzecznictwa i do kodeksu cywilnego. Są to dobrami, które będą chronione i które to narzędzie będzie mogło być bardzo szeroko używane. A teraz przechodzimy do kolejnego narzędzia, które powiem, że my nie mamy jakiegoś wielkiego doświadczenia w tym zakresie. Oczywiście świat nauki tutaj na pewno poświęca uwagi i z uwagą, żeśmy czytali różnego rodzaju artykuły na ten temat, pojawiły się. Zresztą nasz sukces, o którym pozwoliłem sobie za długo mówić, to jest wynikiem współdziałania z nauką, bo pani profesor Aurelia Nowicka, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza, pomagała nam, gdy chcieliśmy wprowadzić, tak jak te kolejne procesy, o których będziemy mówić, przed polski sąd w oparciu o polskie prawo, by to stało się, żebyśmy mogli w Polsce w oparciu o polskie prawo toczyć tego rodzaju procesy. I tutaj także w związku z tym, gdy dostaliśmy zaproszenie, opracowaliśmy od kilku tygodni, pracujemy nad tym, jak zrobić coś, co się dzieje w krajach Europy Zachodniej, a więc gdzie co jakiś czas dowiadujemy się, że to, co jest u nas niemożliwe, a więc dochodzenia roszczeń już nie roszczeń reparacyjnych, a roszczeń indywidualnych przez osoby pokrzywdzone lub osoby bliskie osób pokrzywdzonych, czy zamordowanych przykładowo w rzezi Woli, żeby mogły dochodzić swoich roszczeń wobec rządu niemieckiego. Nie wspominam, mimo tego wielkiego tytułu, o tak zwanych roszczeniach wobec rządu reparacyjnych. Powiedzmy sobie szczerze, ja podzielam tu zdanie, które profesora Jasudowicza, że należy liczyć, jeszcze raz liczyć, że należy argumenty prawne formułować takie, że nie zrzekliśmy się, że istnieją dalej te roszczenia, tylko brakuje nam jednego, my jako prawnikowi, sądu, przed którym moglibyśmy dojść. I ponieważ my zrzekliśmy się do rozpatrywania spraw przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze,
mówiąc, że nie będziemy rozpatrywać spraw sprzed 1989 roku. Niemcy zrzekły się dochodzenia spraw przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości w Hadze po kwietniu 2008 roku. Jeżeli te dwie strony się nie umówią, to nie znajdą forum, gdzie mogliby swoje argumenty formułować. Oczywiście zostaje droga dyplomatyczna, nasze moralne, nasze historyczne prawo do domagania się odszkodowań. Już nie chcę rozwijać, dlatego że to bardzo krótko i chciałbym tej innej dziedzinie poświęcić. W każdym razie trzeba domagać się, natomiast brakuje mi sądu jako prawnikowi. Natomiast znajduję z wielką trudnością, analizując historię spraw, znajduję sąd, gdyby od razu zastrzegam się, gdyby okazało się, że będziemy dochodzić roszczeń osób pokrzywdzonych, osób bliskich osób pokrzywdzonych, a więc zamordowanych w tego rodzaju egzekucjach, gdybyśmy chcieli przed sądem. Niemcy nie chcą, od razu mówią, że reparacje to są w szerokim rozumieniu, tego nie ma, a jednocześnie też Niemcy wypłaciły pierwsze odszkodowanie osobom bliskim w swoich umowach zawartych na przełomie 40-tych, 50-tych lat, a dzisiaj w sądzie nagle czytamy rok temu, że oto sąd w Sulmona zasądził od rządu niemieckiego na rzecz gminy Rekawersa, która została zniszczona w pacyfikacji, kwotę 1,6 mln euro, a 218 osób 5 milionów euro, a więc blisko 40 tysięcy euro na głowę osoby zamordowanej. Od razu wspomnę, że również jesteśmy bombardowani informacją od lat o skutkach pacyfikacji wsi Distomo we Włoszech u stóg Pireusu, gdzie także zostały zasądzone pieniądze i które dzisiaj są na etapie egzekucji. Oczywiście potem wrócę trudności tejże egzekucji, ale są egzekucje, wyroki, sądy włoskie, sądy greckie uznają. A dlaczego u nas od 2010 roku, od wyroku Sądu Najwyższego, bo to tak się stało, jest milczenie. I przed kilku miesiącami pan mecenas Stefan Hambura wystosował pozew. On był oparty na inne podstawy, to znaczy takie podstawy, które znamy w Izraelu i w innych państwach, a więc mówiące o traumie Konzentration Lager, a więc traumie drugiego pokolenia, które to genetycznie, a ewentualnie po obozach zostawia ślady w psychice. Ja to mówię być może błędnie, ale w każdym razie tak to wygląda. Ale on również napotka się na przeszkodę w postaci takiego wyroku, postanowienia Sądu Najwyższego z 29 października 2010 roku. I co się stało? Otóż przed sądem tym znalazła się sprawa pana Natonieskiego, Winicjusza, który został jako małe dziecko 6-letnie poparzony w pacyfikacji wsi zamojskiej. Stracił, że tak powiem, wygląd nawet, można powiedzieć, człowieka o określonych takich kształtach twarzy i innych, które by pozwalały wskazać, że jest to w miarę normalnie. I okazało się, zażądano 1 000 000 zadośćuczynienia za te szkody, które wywołało to spalenie. Co się okazało? Otóż pierwsza instancja odrzuciła, druga odrzuciła, a trzecia instancja, jaką jest Sąd Najwyższy, a więc ta trzecia instancja, czyli nadzwyczajna, po wielu miesiącach badań, korzystając z pomocy Ministerstwa Sprawiedliwości, także uznała, że należy pozew ten odrzucić. Ale my znajdujemy w tym wyroku, znajdujemy szereg, takie dwa podstawowe punkty, które chcielibyśmy, gdybyśmy chcieli wytaczać, a właśnie chcemy wytaczać na rzecz potomków, czy jeszcze żyjących, ofiar rzezi wolskiej, chcielibyśmy właśnie... Aha, dobrze, to jest, przepraszam. Chcielibyśmy właśnie korzystając z tego skupić się na tych zdaniach, treści orzeczenia Sądu Najwyższego. Otóż Sąd Najwyższy
Pierwsze, wspomniał o tym, że na tle dzisiejszego wykładni przepisów prawa zwyczajowego na tym etapie nie widzi możliwości uznania, iż rząd niemiecki nie korzysta z tak zwanego immunitetu. O co chodzi? Otóż immunitet zwyczajowo, bo była konwencja ONZ-owska z 8 państwami, reszta inna nie weszła w życie. W każdym razie zwyczajowo istnieje tak zwany immunitet, a więc najkrócej mówiąc tak, że oto osoba prawna, fizyczna danego państwa nie może dochodzić przed sądem swego państwa roszczeń odszkodowawczych za drugie państwo, którego funkcjonariusze lub organy wyrządziły szkodę na terenie tego państwa, gdzie się dochodzi. A więc jest to tak w największym skrócie immunitet, blokada, która ma swoje oparcie zwyczajowe. Zwyczajowe, ona nie ma podstawy prawnej. I w związku z tym sąd, tłumacząc się z tego, że nie miał odwagi uczynić to, co uczyniły sądy greckie czy włoskie, z komplikacjami oczywiście, on uznał, że na tym etapie pokazywał orzeczenia i te, i inne i mówił na tym etapie. Drugi, co powiedział Sąd Najwyższy, którym będziemy, opracowując pozew, będziemy także kierować się, to była taka teza, którą korzystano z błędnego czytania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, tak, którą powiedziano, a w pierwszej kolejności powinno się szukać tak zwanego rozwiązania rozsądnego, prostszego i ekwiwalentnego w państwie, w którym dochodzi się roszczeń, przeciwko któremu się dochodzi roszczeń. I tu, ja od tego zacznę, i tu popełnił błąd sąd. Ponieważ już w 2003 roku, był to rok 2010, w 2003 roku, Sąd Najwyższy, Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Berlinie stwierdził, że jeśli chodzi o sprawę Distomo, że jednak państwo niemieckie ma immunitet i ta linia się utrzymuje. I ma immunitet, ponieważ w chwili wyrządzenia tego czynu obowiązywał kodeks cywilny, artykuł 836, który nie przewidywał odpowiedzialności państwa za zbrodnie funkcjonariuszy. I drugie, który mówił, że w konstytucji weimarskiej nie było przepisu, który by dawał możliwości takiej odpowiedzialności. A więc jest linia, potem ona potwierdziła się nawet współcześnie w sprawach z Afganistanu, z Kosowa, które też Niemcy byli pozywani w swoim państwie i wyraźnie stwierdzano, że to był 2003. Potem Trybunał Konstytucyjny niemiecki jeszcze raz potwierdził. A więc nie ma możliwości, nie ma szans chodzenia w tych sprawach do Niemiec. Natomiast zostaje nam sąd polski. I teraz wracamy do aktualnej linii orzecznictwa. Otóż uważamy, że od 2010 roku zmieniło się już dużo i nasz przyjaciel Stefan Hambura w swoim pozwie na pewno spotka te przeszkody, ale nas będzie chciał je ominąć. W jaki sposób? Otóż okazało się, że pojawiło się z jednej strony orzeczenie Sądu Najwyższego włoskiego, który powiedział, iż immunitet państwa niemieckiego nie jest immunitem bezwzględnym, jest immunitem ograniczonym, nie dotyczy zbrodni wojennych, zbrodni przeciw ludzkości, podstawowych naruszeniem praw człowieka. Więc te sprawy, zdaniem sądu niemieckiego, ale podobnie, przepraszam, włoskiego, a podobnie greckiego, także uważają, że one są nieobjęte immunitetem. Oczywiście ten wyrok został zaskarżony Distomo we Włoszech, został zaskarżony do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze, bo to w 2012 Sąd Najwyższy włoski orzekł. Ci w 14 uznali głosami 13-4, że jednak MTS w tej konkretnej sprawie, przepraszam, to nie było Distomo, to był Ferini, to był jedna osoba, to był Włoch, który dochodził za więzienie, za potem roboty przymusowe. I w tej jednej sprawie uznał, że jednak immunitet istnieje. W związku z tym uważamy, że zmieniło się już orzecznictwo, że już można mówić, że immunitet nie jest jus cogens, czyli bezwzględnie obowiązujący, że można walczyć o to, żeby kolejni sędziowie Sądu Najwyższego, jeżeli dotrze sprawa, może i wcześniej sędziowie, jako że sędziowie nie wiąże nic,
sędziego, jak wiemy. W związku z tym na każdym etapie mogliby uznać, że immunitetu w tych sprawach zbrodni przeciwko ludzkości nie ma i w związku z tym można by było dochodzić tego rodzaju roszczeń. Oczywiście MTS nie był znany jeszcze Sądowi Najwyższemu, ale nie był również znany wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2014 roku, który skrytykował MTS, powiedział, że nie ma zastosowania, bo stoi w sprzeczności to orzeczenie z Konstytucją włoską, z artykułem 12, który mówi o prawie do sądu. Prawo do sądu jest wyższe ponad wszelkie prawa, które by mogły ograniczyć możliwość dochodzenia. Widzimy, jest ta prawnicza zabawa, którą ja tutaj Państwa zanudzam, ale ona daje nam iskierkę nadziei, a może nawet więcej niż iskierkę nadziei, że warto dochodzić. Dalej, a więc tutaj byśmy mogli wykazywać, że jednak nastąpiła ewolucja i inny etap prawa zwyczajowego, bo to zwyczaj międzynarodowy mówi o immunitecie i w związku z tym dopasowując do tegoż linii, można by było licząc na sędziów, uznać, iż sędziowie wykażą odwagę i jednak orzekną, podobnie jak sędziowie włoscy czy greccy. Oczywiście są jeszcze większe komplikacje, ale to nie chcę tu wprowadzać. Natomiast i teraz wracamy do punktu. Jeżeli tak, no to wtedy zastanówmy się nad taką rzeczą. No dobrze, i tutaj żeśmy na tym takie wstępne już przygotowania do pozwu robili. A jakie prawo będzie miało zastosowanie do czynów, które nastąpiły w roku 1944? W 1944 dopuścili się zbrodniarze swoich czynów, a więc wymordowali ludność dzielnicy Wola. W związku z tym analizowaliśmy i okazuje się, że będzie miało zastosowanie prawo. I o dziwo prawo kodeksu zobowiązań z 1933 roku. Otóż Hans Frank w rozporządzeniu z 28 lutego 1940 roku wyraźnie statuował, że dalej w sprawach cywilnych będą miały zastosowanie kodeksu cywilnego i postępowania cywilnego. Teraz okazało się właśnie takie ciekawe opracowanie. Otóż w czasie II wojny światowej istniał dualizm sądowniczy. Istniały sądy cywilne, karne, natomiast obok tego istniało całe sądownictwo niemieckie, zbrodnicze sądownictwo niemieckie i ograniczenia stanowiły w ten sposób, że jeżeli by było prawo polskie stało w sprzeczności, w takim wypadku nie byliśmy zastosowani. A więc mamy kodeks zobowiązań. Co mówi kodeks zobowiązań? W artykule 145-146 kodeksu mówi o między innymi o zadośćuczynieniu za śmierć osoby bliskiej. A więc jest podstawa do zadośćuczynienia na rzecz osoby bliskiej pozostałych tu osób. Jeszcze raz podkreślam, jest to 30 do 50 tysięcy osób, a tutaj mówimy o 218 czy 208 osobach w pacyfikacjach. A więc jest to duża skala, którą można by było wykorzystać. Następnie mówimy, a jak z przedawnieniem? Ile jeszcze minut mam? Bo muszę tak szybko dążyć do stworzenia podstawy pozwu. Teraz tak, a jak, czyli mamy prawo. Można powiedzieć, no ale potem było, ale przecież jest przedawnienie, minęło tyleż lat. Otóż cała doktryna, i to tak upraszcza mocno, jeśli chodzi o przedawnienie, przewiduje sytuacje, w których nie biegnie przedawnienie. Pierwsza sytuacja to taka, że w PRL-u w ogóle nie istniał, mimo kodeksu zobowiązań, nie istniało praktycznie możliwość dochodzenia roszczeń za śmierć osoby bliskiej. Mówiono, że pieniędzmi nie można krzywdy reperować, a więc mamy cały okres wyłączony. Potem okres immunitetu, który rzekomo obowiązywał. Potem można jeszcze mówić o artykule 5. I tutaj mówię, czyli kodeksu cywilnego, a więc przedawnienie może być w nadzwyczajnych okolicznościach, upraszczam to, może być nieuznane za zaistniałe. I tutaj mamy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie, której właśnie dochodził właściciel obrazu zagarniętemu mu w wyniku reformy rolnej w 1946 roku przez Wydział Ziemski obrazu naruszający przepisy o reformie rolnej. I Sąd Najwyższy uznał, że jednak można, że tu przedawnienie nie biegnie, bo nie biegło z różnych przyczyn, a w ogóle gdyby to jest zasady współżycia społecznego, które pozwalają przywrócić.
Nie widzę powodu, dla którego by właśnie w tej naszych sprawach miałoby mieć zastosowanie przedawnienie. Miejsce sąd. Sąd myśmy rozstrzygnęli w ciężkich bojach właśnie w procesach, które mieliśmy przeciwko niemieckim mediom Welt, Die Welt, przeciwko Focusland, a w szczególności CDF. A więc sąd polski jest artykuł 1118, który przewiduje właśnie właściwość polskiego sądu. Co jeszcze może być? Wysokość. No, możemy się kierować chociażby tymi kwotami, które włoskie sądy zasądzają. A więc jest podstawa, żeby móc występować. Czy wygramy? Ja uważam, że mamy do spełnienia trzy zadania. Pierwsze, wierzyć w to, że przegramy, bo to wygramy, bo pamiętam, jak w tamtych procesach 10 lat temu nikt nam nie wróżył i profesorowie nam mówili, nie ma szans, nie stworzycie nowego dobra, jakim jest godność narodowa czy tożsamość narodowa. Trzeba wierzyć, że są rzeczy niemożliwe, które się realizuje. Dwa, jeżeli tak, to swymi procesami możemy wspomóc całe działanie rządu, dyplomatycznych służb, tego wszystkiego, co rząd robi i co próbuje uczynić, żeby zmusić Niemcy do działania, jeżeli zapadną ileś wyroku. Jeżeli będzie się toczyła batalia, w takim wypadku uważam, że będzie to silne wsparcie dla rządu, że są roszczenia, że można dochodzić. I trzecie, sprzedamy wreszcie rzeź woli. Holokaust jest znany, Nankin, rzeź w Nankinie jest znana, Lidice jest znane, rzeź Wołyńska jest znana, a w ten sposób, gdy pokażemy tak wielką skalę i przejdzie to obrotu zagranicznego, w takim wypadku będzie można mówić o tym, że pokazaliśmy skalę, że jeżeli się w końcu trafi do tego MTS-u, to porównanie sprawy, które trafiło jednej osoby, jednego Luigi Ferrini, który został zamknięty, przesiedlony i roboty miał i to trafiło do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Przy takiej skali być może kolejny wyrok będzie odmienny. I jeszcze jedna rzecz. To jest element polityki historycznej. Jesteśmy w dniu, zresztą właśnie tocząc te swoje boje, w obliczu wielkiego ataku sił zagranicznych, które starają się zrównać ofiarę ze sprawcą. A więc jest wielkie pomieszanie. I w tym momencie, mówiąc o tym, będziemy tymi, którzy będą pokazywać, kto był ofiarą, kto sprawcą, kto dopuścił się największej, że tak powiem, masakry, która dotyczyła miasta Europy. W jednym czasie, w ciągu kilku dni wymordował od 30 do 50 tysięcy osób. I to jest także coś, wartość, dla której warto podjąć ten trud. Ja gratuluję panu Stefanowi Hamburze, który podjął się. My ze swej strony spróbujemy, już opracowujemy. I prosimy tylko o kontakt z ludźmi, którzy być może mieli 6, 7, 8 lat. Ja mam nazwiska wypisane z książek. Rok 29, 28. To są te osoby. Pan Tendera ma 99. Szef Związku Więźniów Obozów Koncentracyjnych, pan Zalewski, ma 94. Są to ludzie, którzy czasem długo żyją. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, panie profesorze.